Stało się. Rosja uznała niepodległość republik ludowych na Donbasie i z jednej strony jest to sformalizowanie pewnego status quo, który istniał od 8 lat, ale z drugiej strony jest to duże zagrożenie, że cały obwód doniecki i ługański znajdzie się poza kontrolą Ukrainy. Dlaczego tak się stanie? Jakie konsekwencje może wywołać gospodarcze i społeczne dla regionu oraz dla całej Ukrainy? Będziemy właśnie zastanawiali się w dzisiejszym odcinku. Dodam jedynie, że nagrywamy ten film we wtorek, więc w czwartek, kiedy planujemy emisję, do tego czasu może wiele się jeszcze wydarzyć. Co w takim razie się wydarzy? Istnieje bardzo duże ryzyko, że Ukraina może w krótkim czasie stracić kontrolę nad całym obwodem donieckim i ługańskim. Zwróćcie uwagę na mapę. Tereny Donieckiej Republiki Ludowej zajmują de facto 1/3 obwodu donieckiego. Podobnie jest w przypadku Ługańskiej Republiki Ludowej, która zajmuje południową część obwodu ługańskiego. W tym miejscu spotkałem się z dosyć kontrowersyjnymi teoriami, które mówią, że może to dosyć dobrze, że Ukraina pozbyła się stosunkowo małego skrawka terytorium, którego tak naprawdę nie kontrolowała od 8 lat i dzięki temu będzie mogła swobodnie podążać w kierunku integracji chociażby ze strukturami NATO czy Unii Europejskiej, no bo nie mając konfliktu na swoim terytorium. Natomiast czy na szali leży rzeczywiście 1/3 Donbasu i nic więcej? Spotkałem się z opinią, że twierdzenie o tym, jakoby niedługo cały obwód doniecki i ługański może znaleźć się pod kontrolą rosyjskich separatystów, jest na wyrost, że trochę przesadzam. Natomiast raczej nie ja przesadzam, a retoryka Rosji i retoryka rosyjskich separatystów. Zwróćcie uwagę, że w poniedziałek na Radzie Bezpieczeństwa Rosyjskiej, która omawiała sprawę uznania granic Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, pojawiała się kwestia, aby uznać je w granicach obecnych obwodów donieckich i ługańskich należących do Ukrainy. Pewną taką oczywistą przesłanką wskazującą na to, że Rosja i separatyści posuną się dalej, jest sama kwestia szybkiego wprowadzenia wojsk rosyjskich i chęci odparcia linii frontu, między innymi chociaż od Doniecka. Więc nawet jeśli nie dojdzie do całkowitego opanowania obwodu donieckiego i ługańskiego, to może dojść do przejęcia kluczowych ośrodków, tych, które pozostają pod administracją ukraińską, jak na przykład Mariupola, Kramatorska czy Siewierodoniecka w ługańskim obwodzie. Warto pamiętać, że wymienione miejscowości już wcześniej znajdowały się pod kontrolą separatystów. Mowa właśnie o Mariupolu, czy Kramatorsku, czy również Siewierodoniecku. Nie chciałbym w tym miejscu rozwodzić się nad szczegółami wojskowymi i niuansami militarnymi związanymi z zajęciem tego obszaru, a bardziej na potencjalnych skutkach gospodarczych i znaczenia gospodarczego tego regionu dla Ukrainy. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto zobaczyć, jaki jest rzeczywisty potencjał ludzki, powierzchniowy, ale również gospodarczy zarówno ługańskiego, jak i donieckiego obwodu. Jeden i drugi obwód stanowią niemal porówno ponad 4% powierzchni Ukrainy, czyli w wypadku ich utraty mówimy o utracie 8% terytorium Ukrainy. Więcej jest to, jeżeli mówimy o potencjale ludzkim, bo Doniecki obwód w całości, łącznie z Doniecką Republiką Ludową, zajmuje ponad 4 miliony mieszkańców. W przypadku Ługańska jest to ponad 2 miliony. Ale tutaj uwaga, jeżeli chodzi o ługański obwód, to pomimo, że separatyści kontrolują 1/3 tego terenu, to tak naprawdę pod ich rządami pozostaje 1,5 miliona mieszkańców. W przypadku Donieckiej Republiki Ludowej kontrolują oni tereny zamieszkane przez nieco ponad 2 miliony mieszkańców. Mówimy więc o potencjalnym ciosie w demograficzny potencjał Ukrainy. Pamiętamy czasy z przełomu lat 80. i 90., kiedy Ukrainę zamieszkiwało ponad 52 miliony osób. Obecnie jest to 37 milionów osób,
jeżeli nie będziemy liczyć Krymu i terenów już kontrolowanych przez Donieck oraz Ługańsk. Natomiast jeżeli odejmiemy potencjał ludzki z terenów Doniecka i Ługańska, tych kontrolowanych przez Ukrainę, to lądujemy na liczbie 35 milionów mieszkańców. Jest to bardzo duży regres i spadek na przestrzeni 30 lat. Natomiast co do ludzi, możemy sobie wyobrazić, że część, a taka też się znajduje, która nie zgodzi się z jurysdykcją separatystów i takimi jawnie wpływami rosyjskimi, wyemigruje do innych miast ukraińskich, a być może do Polski. Natomiast nadal mówimy o dużych stratach, jeżeli chodzi o gospodarkę. O ile w przypadku Ługańska nie mówimy o tak dużym znaczeniu dla potencjału Ukrainy, bo ten region pod względem udziału w PKB Ukrainy zajmuje miejsce w trzeciej dziesiątce, to Donieck, nawet jeżeli wyłączymy Doniecką Republikę Ludową, zajmuje piąte miejsce jako ten region, który dostarcza najwięcej pieniędzy do budżetu Ukrainy. Wydarzenia 2014 roku pokazały, jak olbrzymim ciosem dla ukraińskiej gospodarki była utrata części aktywów węglowych i metalurgicznych, a także innych aktywów produkcyjnych. Pojawiły się szacunki, że na przestrzeni lat 2014-2020 roczne straty, średnie roczne straty dla ukraińskiej gospodarki z tytułu prowadzonego konfliktu sięgały 14,5 miliarda dolarów. To jest mniej więcej 10% obecnego PKB Ukrainy. Co rok rocznie traciła tyle Ukraina. Natomiast te straty mogą być większe. Jeżeli chodzi o przemysł węglowy, 75% kopalni na Ukrainie znajduje się właśnie na Donbasie, z czego 2/3 są już po stronie separatystów. W tym momencie mówimy praktycznie o pełnej kontroli przemysłu węgla kamiennego przez separatystów, jeżeli uda oczywiście się zrealizować plan, o którym mówimy. Jest to również duże zagrożenie dla wewnętrznego funkcjonowania systemu energetycznego, ponieważ większość elektrowni na Ukrainie działa w oparciu o węgiel antracyt, którego właśnie duże złoża położone są na Donbasie. Aby uzupełniać braki węglowe, Ukraina sprowadzała ten węgiel również z Rosji, natomiast ta sytuacja została zablokowana w listopadzie ubiegłego roku. O tym problemie i jakie wyzwania energetyczne stworzył dla Ukrainy mówiliśmy w specjalnym odcinku w grudniu. Możecie sobie zobaczyć ten materiał, ale to tak naprawdę pokazuje, przed jakimi wyzwaniami stanie Ukraina przy kolejnym sezonie grzewczym, jeżeli wydarzy się ten czarny scenariusz. To jest kwestia zabezpieczenia de facto już teraz zapasów węgla, ale również gazu, bo awaryjnie niektóre elektrociepłownie przechodziły z ogrzewania węglowego na gaz. Wiemy też, że jeżeli chodzi o dostęp do gazu, wielokrotnie Ukraina spotykała problemy z Rosją, dlatego też obecnie tego gazu z Rosji właśnie nie sprowadza. Ukraina posiada największe magazyny gazu w Europie, ale pomimo tego nawet w tym sezonie nie zostały one wypełnione w odpowiednim, bezpiecznym poziomie. Powstaje tutaj wiele pytań. Aby walczyć z problemami energetycznymi, rząd chce wykorzystać potencjał własnych złóż. Prowadzone są prace m.in. na szelfie Morza Azowskiego, które miałyby zapewnić duże dostawy gazu ziemnego, ale tutaj również pojawia się problem, bo jeżeli dojdzie do zajęcia całego obwodu donieckiego, wyjścia na morze poprzez Mariupol i podprowadzenia granicy obwodu pod zaporożski obwód, to tak naprawdę tego typu prace również trzeba będzie zweryfikować. Obwód ługański, doniecki to nie tylko węgiel, ale również bardzo duży ośrodek metalurgiczny. Jego centrum obecnie po tej stronie ukraińskiej znajduje się w Mariupolu. To również duży producent nawozów azotowych położonych z kolei w obwodzie ługańskim w Siewierodoniecku. Trzeba zwrócić uwagę, że łącznie aktywność przemysłowa zarówno w jednym, jak i w drugim obwodzie daje 25% udziału całej produkcji przemysłowej na Ukrainie. 1/4. W dużym stopniu te aktywa energetyczne, węglowe, ale również przemysłowe są kontrolowane przez prorosyjskich oligarchów, m.in. Rinata Achmetowa, który zarządza tymi aktywami poprzez holding System Capital
Management i aktywa Dmytro Firtasza, który jest związany z opozycyjną Platformą Za Życie. I tutaj zachodzi prawdopodobieństwo, że w pewien sposób mogą oni odpuścić ukraińską jurysdykcję i próbować dogadać się z władzami właśnie w Doniecku czy też Ługańsku, gdzie mają dosyć dobre kontakty. Z tych kilku liczb, faktów wynika, że nadal ten region Donbas ma duże znaczenie dla gospodarki. Oczywiście jego utrata nie spowoduje, że ukraińska gospodarka całkowicie się załamie. To będą duże problemy, ale już w poprzednich latach było widać, że Ukraina jest w stanie wyjść z takich problemów. Problem jednak jest nieco głębszy, bo trzeba sobie postawić pytanie też niegospodarcze. Czy Rosja zatrzyma się właśnie na granicach obwodu donieckiego i ługańskiego? Można mniemać, że w pierwszym rzucie będzie to taki plan minimum, ale widzimy po wypowiedziach, zwłaszcza z poniedziałku, że ton rosyjski zaczął być bardziej agresywny, odrzucają rozmowy dyplomatyczne i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że stworzą również przestrzeń dla niepokoju pomiędzy Krymem a obwodem donieckim, czyli w obwodzie zaporowskim, gdzie ułatwiłoby im dostęp lądowy do zajętego przez nich półwyspu. Rozważania o terenach, które mogą być podatne na destabilizację, to jest tak naprawdę temat na oddzielny odcinek. Natomiast pojawia się tutaj istotny kontekst gospodarczy, czyli wzrost ryzyka inwestycyjnego na wschodniej Ukrainie. No bo jeżeli teraz przesuniemy granice republik separatystycznych bardziej na zachód, to automatycznie każdy inwestor, który długoterminowo chce się zaangażować we wschodnim Zaporożu, czy we wschodnim obwodzie dniepropetrowskim, czy też na południu obwodu charkowskiego, no zastanowi się naprawdę kilka razy, czy aby jest to słuszny krok, bo nie ma gwarancji, gdzie ta granica będzie przebiegać. To jest między innymi duże zagrożenie już teraz dla niektórych spółek giełdowych notowanych na warszawskiej giełdzie, między innymi firma Call Energy, która ma aktywa po jednej i po drugiej stronie granicy Donbasu, czyli w Donieckiej Republice Ludowej i na terenach donieckich należących do Ukrainy, ma w tym momencie dosyć duże problemy. Na terenie obwodu ługańskiego działa również firma Agroton. Dlatego tego typu firmy pozostają pod wyzwaniem, jak dalej prowadzić działalność. Próżnia inwestycyjna na pograniczu tych regionów będzie doprowadzała do spadku też poziomu życia w tych miejscowościach, większego odpływu mieszkańców do pozostałych regionów Ukrainy lub również za granicę, co będzie prowadziło do pewnej degradacji tego pogranicza i również większej podatności na wejście wpływy republik separatystycznych i Rosji. Dlatego wydarzenia, które obserwowaliśmy w poniedziałek, nie można postrzegać w kategorii kupienia sobie spokoju, czasu, a raczej wywołania większej liczby pytań, jeżeli chodzi o klimat inwestycyjny, gospodarczy i generalnie stabilność społeczną na wschodniej Ukrainie.